Starosta Wejherowski wręczył dziś policjantom z powiatu wejherowskiego nagrody za szczególne zaangażowanie podczas pełnionej służby. Nagrody wręczone zostały z okazji Święta Policji. Oficjalne spotkanie odbyło się w siedzibie Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie. Dzisiaj wręczyliśmy nagrodę pieniężną, podziękowania. Cały rok Państwo byli na naszych ulicach, na naszych drogach, w naszym całym powiecie, dbają o nasze bezpieczeństwo. Staramy się co roku wyróżnić policjantów, którzy wyróżniają się w całym naszym powiecie. Myślę, że to bardzo fajna nagroda i takie uwieńczenie całorocznej pracy. Jest to przykład dla tych młodszych, jak i również doświadczonych funkcjonariuszy, ale akurat w danym okresie, którzy nie mieli możliwości się wykazać, jak powinni działać, żeby faktycznie zostali dostrzeżeni zarówno przez przełożonych, jak i przez społeczeństwo oraz przez władze samorządowe, które są w stanie i chcą nagradzać właśnie za tą aktywność, za tą dbałość o to bezpieczeństwo, o to, żeby po prostu mieszkańcy, jak i osoby przebywające na terenie powiatu wejherskiego czuły się bezpiecznie. Zawód policjanta do najłatwiejszych nie należy. Każdy dzień przynosi nowe sytuacje, w których trzeba się odnaleźć. Dzisiejsze wydarzenie było okazją, by ten codzienny trud podkreślić. Zawód policjanta, nie można powiedzieć, że to jest praca, to jest służba. Policjant praktycznie każdego dnia staje przed szeregiem wyzwań. Często są to liczne zagrożenia dla jego, ale też dla innych uczestników podejmowanych interwencji. Satysfakcja jest z tego, że faktycznie mogą przeciwdziałać przestępczości, mogą przyczynić się do ratowania życia ludzkiego, ale i również mienia, które jest ważne dla normalnego bytowania poszczególnych ludzi. Nagrody otrzymało 10 policjantów.